Hejka wszystkim! Tutaj! W dzisiejszym odcinku seria, której naprawdę nie trzeba przedstawiać. Oczywiście szukam kolejną część popitów w Robloxie. Ja już nie przedłużam, a jeżeli Wy jesteście ciekawi, jak mi pójdzie w dzisiejszym odcinku, to dajecie. Okej, standardowo nasz odcinek zaczynamy od powrotu do utraconych, nieznalezionych fidgetoyów. I tak, na basenie już wiem, gdzie jest SpongeBob i wiem też, gdzie jest ta wiedźma, tylko ja się cały czas zastanawiam, do basenu da się wrócić, ale czy ja się do tej wiedźmy wrócę? No i SpongeBob jest ukryty tutaj. W życiu bym na to nie wpadła. W ogóle dziękuję Wam też, jeżeli piszecie komentarze z podpowiedziami. Oj, coś się dała. Nowa śpiewka. Dobra, ja spróbuję jeszcze dojść do tego Halloweenu. W ogóle jak tam przygotowania do Halloweenu, bo już jest wrzesień, więc niedużo czasu zostało, nie? Niektóre rzeczy trzeba szybciej zacząć robić. Piszcie w komentarzach, jak Wasze przygotowania. W każdym razie piszcie w komentarzu, jak myślicie. Właśnie piszę. Aha. Dobra, przynajmniej wiem, że się cofnę, ale będę musiała znowu to przechodzić. Dobra. Piszcie w komentarzu, jak Wasze przygotowania do Halloweenu. Ja w ogóle się zastanawiam, czy nie chcielibyście może jakiegoś halloweenowego odcinka. Na zasadzie granie w halloweenowe gry straszne i tak dalej, to na bank będzie. To będzie w ogóle nasza tradycja na tym kanale. Ale się... Cicho tam, pan! Ale ja się zastanawiam, czy jeszcze nie chcielibyście nagrania. Na zasadzie, że robię jakieś ozdoby halloweenowe. O, albo na przykład takiego tam ziomeczka, albo dynię wycinamy, albo cokolwiek innego. I patrzcie. Tutaj jest nasza wiedźma. Dobra, w każdym razie, wracając do tematu, jeżeli chcielibyście, żebym zrobiła na kanale jakieś ozdoby halloweenowe, widziałam... Beznadziejnie, po co ja to zrobiłam? Nie wiem, jakoś mnie tak kręciło. Zapomniałam, że to rozsypuję. Dobra, w każdym razie tak sobie myślałam, że można byłoby zrobić jakąś dynię. To nie było śmieszne. Widziałam też jeszcze super pomysł na takie świeczki halloweenowe. To też można byłoby zrobić. W każdym razie, jeżeli chcecie coś takiego, to napiszcie w komentarzu ozdoby Halloween. Wtedy będę wiedziała, że chcecie taki odcinek. A ja się wracam, bo dzisiaj mamy tak. Spaceship. Statek kosmiczny teoretycznie, ale to w ogóle nie jest to podobne. Zima. I fabryka zabawek. To jest Hagiwagi, albo to jest Hagiwagi podrobiony jakiś. No ja nie wierzę. Dobra, ja na szybko wracam się. Ale jeszcze na sekundę zróbmy sobie małą przerwę. Nie zapomnijcie o trwającym już konkursie organizowanym razem z marką Diablo Chairs, w którym między innymi jest do wygrania fotel gamingowy. Konkurs ten trwa do 9 września, więc jeżeli jeszcze nie wzięliście udziału, to szybko spieszcie się. A żeby wziąć udział w tym konkursie, wystarczy wykonać pracę plastyczną. Nieważne czy farbkami, kredkami, kartonem, czy gumą do rzucia. Chodzi o to, żebyście przedstawili swoim własnym sposobem fotel, który chcielibyście wygrać. Możecie wybrać sobie jakikolwiek fotel chcecie, byle byłby to fotel gamingowy X-Series. Najładniejsza praca wygrywa właśnie fotel, który sobie wybraliście. Z kolei najciekawsza praca wygrywa zestaw gadżetów od Diablo. Oczywiście zachęcam wejść na stronę Diablo Chairs, żeby przejrzeć sobie fotele dostępne w ich ofercie, żeby wiedzieć, który z nich podoba Wam się najbardziej i który chcecie narysować. Oczywiście regulamin znajdziecie w linku w opisie tego filmu. Okej, to teraz już przechodzimy do naszego odcinka. Zobaczcie, tak w ramach ciekawostki mamy 96 fidgetów, a musimy mieć minimum 84, czyli o 12 mamy już więcej. Okej, i wchodzimy do nowej mapy. Ja tutaj w ogóle ostatnio jakoś spadłam. Tu się da spaść, okej. Okej. I szybki przegląd. Co mamy znaleźć tu? Czy to jest do połowy ugryziony Among Us? Na samym początku widzę, że tutaj coś jest. Tutaj jest jakaś... Woo! I to na bank będzie fidget toy.
zbyt obvious, żeby go tu nieco... Jest! Ej, ale mi się wydaje, że jak tam pójdziemy dalej, może być jeszcze jeden. No nie, to jest labirynt chyba. Czy to jest UFO? Miskita! Brzydki ten fidget, strasznie. I czekajcie, gdzie ja tutaj wyjdę? O, patrzcie, tu jest jakiś fidget, co to jest? Tak, to jest Among Us ugryziony do połowy, patrzcie! Lucky! Czego nie można powiedzieć o tym Among Usie? On nie był lucky. On miał wyjątkowego pecha, że został ugryziony na pół. Dobra, wracam do tej wentylacji, mi się wydaje. Strasznie lubi ten korytarz. Patrzcie, tu jest kolejne wyjście. W każdym pokoju będzie po jednym fidżecie, a tam już widzę jest jakiś. Nie wiem, czy jest sens chodzić tymi... Czemu nie było dźwięku? Halo, czemu dziewczynka nam coś nie zaśpiewała? Na zasadzie nie powiedziała lucky czy coś takiego. Ja się jeszcze na chwilę wrócę. Jak się okaże, że tu coś jest i ja bym to cały czas szukała, to bym była niezmiernie niezadowolona. Co to jest? Co to za jakaś wypustka w tych... Wiecie co mi się w ogóle wydaje, bo ostatnio my przechodziliśmy po trzy, ale teraz te ostatnie już są takie długie, że wydaje mi się, że nie będziemy dawali rady przechodzić po trzy, tylko będziemy musieli przechodzić po mniej map, bo tutaj... O! No, bo tutaj naprawdę to już zajmuje bardzo dużo czasu, żeby to znaleźć. Ej, beznadziejnie, mamy tylko trzy! Tutaj widzę jest jeden, a będziemy mieć cztery. Cztery z ilu? Aha, będziemy mieć nieźle, tylko połowę. W ogóle... Nóż. Łasywoj! Tylko ja nie rozumiem tego, łasywoj. Dlaczego nóż w kosmosie? Jak to się ma do siebie? Samo jak ten rycerz. Ej, tu będzie naprawdę problem to znaleźć. Dobra, wracam się tym długim tunelem, bo ja tam może opuściłam coś i teraz po prostu przejdziemy sobie nie tunelami, tylko górą. No dobra, i chyba jeszcze trzeba się tutaj rozejrzeć. Którego my wyszliśmy tam? Tędy żeśmy wyleźli. Tędy będziemy wyłazić. Teoretycznie mam już wszystkie wymagane, jak chodzi o ilość fidgetów, bo mam 100, trzeba 91, żeby przejść, ale trzeba? You found silence fidget. Sugoi, sugoi. Sugoi, sugoi, mamy... to było dziwne ogólnie. Mamy tego Among Usa... Patrzcie, i wszędzie są te znaki Wi-Fi. Czy to coś znaczy? Czy ja tam powinnam wskoczyć? Piszcie mi w komentarzu wszelakie podpowiedzi do tej gry, bo już naprawdę mało nam zostało. I póki co dobrze sobie radzimy, oczywiście z waszą pomocą sobie dobrze radzę, bo inaczej to bym nie dała rady. I teraz pytanie, gdzie ja mam iść, halo? 628 fidgetów ma, patrzcie ją. Przepraszam, ja nie chciałam! Ja nie chciałam cię wywrócić! Chodź, chodź, pomogę ci wstać, chodź, chodź, o, wstała, widzicie, jednak nic jej nie jest. I tutaj też nie mogę wskoczyć, dobra, ej, plan jest taki, że te trzy na razie odpuszczamy, idziemy na zimę, zima będzie już ostatnim też dzisiaj mapą, bo te mapy na koniec stają się coraz dłuższe i się nie da robić trzech map na jednym odcinku, to znaczy, no da się, ale bym musiała wam większość ciekawych rzeczy powycinać i byście też mało widzieli, więc to bez sensu. Ja wam powiem szczerze, że ja już trochę nie mogę się doczekać świąt. Ale najpierw jeszcze oczywiście Halloween, Halloween, Halloween. Pierniczek! Mamy pierniczka! Onidita! Mamy pierniczkowego fidgeta, na 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 na. I idziemy sobie dalej, na 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 na. Czekajcie, czy ja mogę tędy? Tak mam laga mózgu przez chwilę, bo się zastanawiam, czy ja jakoś... O, właśnie o to mi chodziło. Ale ja dałam radę, patrzcie, i mamy świętego Mikołaja! Miskita! Jakie prezenty dla nas masz, święty Mikołaju? Na 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 na. Ej, patrzcie! Tu jest fidget, tam jest fidget, znaczy no jest na choince, obraca się teraz go, akurat nie widać, ale tam był. Ej, ale i tak mało strasznie tych fidgetów tu zobaczyłam. Jest jakiś fidget prezentu? Jest, więc powinien być w prezentach.
A może pod choinką? Ja ogólnie powiem wam, uwielbiam wakacje, ale ten okres wrześniowy też lubię, bo tak, to już powoli jest, mamy skarpetę. Trochę laki. Nieważne. Powoli jest już ten okres, że się ludzie szykują do jesieni. Szykują się do jesieni, a co za tym idzie do Halloween w moim przypadku. Patrzcie, reniferek jeszcze tu jest. Swoj! Boże, no nie mogę dokończyć swojego zdania, bo cały czas znajduję fidżety. Widzicie, jaka jestem tutaj super już w tą grę? W każdym razie... zaskoczyli mnie. W każdym razie, ja się już nie mogę doczekać, Halloween. Teraz moja uwaga, jakoś zawsze od września, moja uwaga skupia się już na Halloween. Omedeta! Moja uwaga już się skupia na Halloweenie, a po Halloweenie, bezpośrednio na drugi dzień po Halloweenie, to się już Święty Mikołaj? Czy to ty dzwoniłeś? W każdym razie, a już na drugi dzień po Halloweenie mam coś takiego, że się skupiam na świętach Bożego Narodzenia. Uwielbiam też. Cały dom przystroić trzeba, ubrać choinkę. Wszystko, ja uwielbiam w ogóle świąteczny klimat. Halloweenowy też strasznie lubię. I w tym roku mam zamiar przystroić dom na Halloween, tak serio, poważnie. Dobra, udało się! Jest prezent w saniach. Nittita! Czekajcie, czego nam jeszcze brakuje? Rękawicy. Ja jeszcze chwilę poszukam tej rękawicy. W tym roku mam zamiar naprawdę przystroić domek na Halloween. W zeszłym roku robiliśmy ciasto dyniowe i wydrążaliśmy dynie i przyszykowaliśmy cukierki dla dzieci, jakby przyszły po cukierki. W sumie przyszła tylko jedna osoba, ale i tak było fajnie. Jeszcze w zeszłym roku odpaliłam konsolę odpaliłam konsolę lejaka i przechodziłam jakąś horrorową grę. No, ale ona była taka mega horrorowa, to nie była taka lightowa horrorowa, tylko taka serio mega, mega horrorowa, nie? W tym roku na pewno robię znowu ciasto dyniowe. Nie ma opcji, że nie. Dynię też oczywiście będziemy z Pawłem sobie wydrążali. I co jeszcze? No na pewno jakieś horrory wlecą. Jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że ja lubię jak horrorki. No to tym bardziej w Halloween trzeba. Ale jeszcze przystroję serio tak mocniej dom. Bo w zeszłym roku była tylko ta dynia, a w tym roku to tak serio. Widziałam już takie listki pomarańczowe, że jak się wchodzi do nas w korytarzu, to mamy takie lustre i nad tymi lustrami można byłoby powiesić takie pomarańczowe właśnie te dynie, wszędzie pająki sztuczne trzeba będzie rozstawić, znowu dynie postawić przed dom, ale przed mieszkanie w sensie, ale jeszcze dodatkowo widziałam taki, bardzo lekki, ze styropianu taka płyta nagrobkowa, która jak się przejdzie obok, to się właśnie tak śmieje, i będzie to wszystko trzeba kupić, no naprawdę. Ej, ja już naprawdę serio nie wiem, gdzie jest ten fidżet ostatni. Na dachu już byłam, 108. Niby też mamy jeszcze 10 fidżetów w zapasie, ale dobra, okej, zadanie na dziś. Piszcie mi w komentarzu, gdzie jest rękawica i gdzie są te trzy, nawet nie wiem, jak to nazwać. To w przyszłym odcinku standardowo cofniemy się i po prostu znajdziemy je, bo teraz też już nie ma sensu robić aż 3 map, bo to strasznie długo zajmuje, te mapy są trudniejsze po prostu. No, a jak mi napiszecie, no to jednak wrócimy się, wypijemy mleko dla Świętego Mikołaja, no i znajdziemy jednak wszystkie, powolutku, ale znajdziemy. To piszcie w komentarzach. To wszystko, co miałam dla was w dzisiejszym odcinku, ale nie przejmujcie się, bo na pewno będą kolejne. Tylko nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrybuj, koniecznie z dzwoneczkiem. No i też dać bardzo dużo łapek w górę, żeby być ze wszystkim na bieżąco, żeby było więcej takich filmów na tym kanale. No i żeby następnym razem znalazła jednak trochę więcej tych fidżetów, no bo trochę wstyd, trochę wstyd. To jak, widzimy się następnym razem. Bye!